Cześć, jestem Klaudia, do kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Odszukaj w układzie okresowym pierwiastki chemiczne o podanych powłokowych konfiguracjach elektronowych od A do D. podaj ich symbole chemiczne oraz określ numer grupy i numer okresu. Ok, zaczynamy od tego, że numer okresu mówi nam, ile mamy powłok elektronowych. Czyli mamy Okres. I tutaj okres będzie czwarty. Tu okres trzeci. Trzeci. Drugi. Ok. Teraz musimy sobie policzyć, bo tutaj jest mamy podać ich symbole chemiczne oraz podać położenie. Ale jeżeli chodzi o numer grupy, to tutaj już jest taka lekka trudność, ponieważ tutaj może być grupa druga, a może być grupa dwunasta. To tak samo. Pierwsza albo jedenasta. To musimy dopiero później określić, ok? Więc zliczamy sobie ile my tu mamy mm, tych cyferek malutkich, tak? Mamy 10 i 10, czyli łącznie mamy 20, tak? I to znaczy, że to są elektrony. Bo to jest konfiguracja elektronowa, czyli mamy 20 elektronów. Pamiętajcie, że jak mamy pierwiastek a z. To tutaj ta liczba Z, czyli liczba atomowa, jest równa liczbie protonów. I jeżeli nie mamy do czynienia z jonami, ani z nami nie napisali o tym w zadaniu, to znaczy, że liczba protonów i elektronów jest sobie równa. I teraz szukamy sobie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych takiego pierwiastka, który tu na dole ma 20. I. Znajdujecie wapń, tak? I widzicie, że wapń leży na okresie czwartym i teraz możemy podać grupa druga, tak? Czyli tu jest. Podajemy symbol chemiczny, czyli mamy Ca wapń. Ok. To teraz tutaj. Liczymy sobie liczbę elektronów. Mamy ich 11. I znów odszukujemy takiego pierwiastka, który tutaj ma 11. Jest to sud. Sud leży w grupie pierwszej. Teraz tutaj. 15. Odszukujemy, widzimy, że jest to fosfor. Czyli mamy grupę niż nie piątą, a piętnastą. To jeszcze tu dodajemy, widzimy, że jest 7. Szukamy siódemki w tym miejscu. No i widzimy, że jest to azot. Czyli znów nie grupa piąta, tylko grupa piętnasta. Azot. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no już.